ponure echo słowa wysiedlenie. Wysiedlenie. Biegło z ust do ust. Z zagrody do zagrody. Od wsi do wsi. Po całej zamojskiej ziemi. Ale dokąd? Pytali ludzie. Po co te baraki? Tak szczelnie ogrodzone. Dziwili się. Tymczasem praca wrzała. Susza, jaka panowała tego lata, ułatwiała pracę w młoceniu zboży. Ludzie orali zasuszone ścierniska i obsiewali je, nie patrząc, co będzie. Ale to słowo... No, wypowiedz je. Wysiedlenie. Było wymawiane coraz częściej i głośniej. Wysiedlenie. 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 Marta Rebsdal. To słowo. Mieliśmy nieduże gospodarstwo. Prawie 2 hektary i trochę sadu. Nie powodziło nam się dobrze. Takie były czasy. Była wojna. Musieliśmy oddawać Niemcom kontyngent zbożowy i mięsny. Przed okupacją dorabialiśmy handlem żywcem. Teraz został zabroniony. Brakowało chleba i marmoladę gotowałam z łobody. W gospodarstwie był koń i 1 krowa. Czasem zimą, gdy brakowało jedzenia i koń opadał z sił, ojciec ze stryjem podnosili go drągami. Ojciec ze stryjem podnosili go drągami. Też to pamiętam. Też to pamiętam. A ja nie. A ja nie. Ja też nie. Ja też nie. Wiosną Niemcy zaczęli wysiedlać wioski wokół Tarnogrodu. Nie było już wtedy Żydów. Wiele miesięcy wcześniej widziałem kałuże pełne krwi. Po masakrze zwłoki przewieziono chłopskimi furmankami do zbiorowych mogił. Przy ulicy Różanieckiej znajduje się największa z nich. Nie było już wtedy Żydów. Nasz sad graniczył z sadem Ukraińca. Jego córka Nadia podczas zabawy mówiła mi: wasz sad będzie nasz, a my was wyrezamy. Ale Ukraińcy bali się naszych partyzantów. Pamiętam coś jeszcze. Mój kolega Józek, mimo ciepła... To zaczęło się wiosną. Chodził codziennie w zimowym płaszczu. Tłumaczył, że w każdej chwili mogą nas wysiedlić i nie będzie czasu na zabranie czegokolwiek. Tak się jednak nie stało. Rankiem 30 czerwca 1943 roku naszą wieś otoczyli Niemcy. To była akcja Werwolf. Ale tego wtedy nie mogłeś wiedzieć. Przeczytałem gdzieś później. Werwolf znaczy wilkołak. Wilkołactwo w wierzeniach germańskich odnosiło się do berseków, nieznających strachu wojowników, zwanych wilczymi skórami. Od skór, które zakładali, by utożsamić się ze swoimi zwierzęcymi opiekunami, wilkiem i niedźwiedziem. W bitewnym szale zyskiwali nadludzką siłę i stawali się nieczuli na ból. Ludzie wierzyli, że nie było siły, która mogłaby ich powstrzymać. Nasza siła to szybkość działania. Nasza siła to szybkość działania. Szybkość działania. Wysyłamy na wschód Totenkopf Standarte z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, polskiej rasy i języka. Tylko w ten sposób
zdobędziemy teren, którego tak bardzo potrzebujemy. Do naszego domu wpadło kilku Niemców. Oddziały trupiej czaszki. Z główką zwróconą do oglądających lewym profilem. Jak w dowodzie osobistym. Z kreskami pomiędzy częściami mózgu czaszki. Piszczelami skrzyżowanymi pod małym kątem. Z wyraźnymi, zdrowymi i zaciśniętymi zębami. Ci Niemcy krzyczeli na całe gardła. Aus Siedlung! Nie znaliśmy znaczenia tego słowa. Ale wkrótce zrozumieliśmy jego sens. To jest to słowo. Wysiedlenie. 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 Dali nam 15 minut na spakowanie rzeczy. Co można spakować w tak krótkim czasie? Pozwolili zabrać 10 kilogramów żywności. Do dużej płachty rodzice zapakowali trochę jedzenia. Garnek i połatany kożuch. Potem popędzili nas na rynek. Pamiętam, że nasi sąsiedzi biegali jak opętani. Z zabudowań dochodziły ryki nienakarmionego inwentarza. Co chwilę rozlegały się strzały. Nie było mowy o ucieczce. Ani o pozostaniu w domach. Groziło za to rozstrzelanie. Wśród okrzyków raus, raus dotarliśmy na rynek. Stało tam jakieś 3000 osób. Tego dnia padał deszcz. Kobiety miały kolorowe chusty na głowach. Płaczących dzieci nikt nie uciszał. Mężczyźni powtarzali bezradnie: wysiedlenie, wysiedlenie. Dzieci co chwilę pytały: dlaczego tak długo tu stoimy? Wybieramy się na wycieczkę, odpowiadałam. Czy wszyscy ci ludzie jadą z nami? Na to wygląda. Dlaczego wołają do nas polskie świnie? To nie do nas, synku. Pewnie zapakowali świnie do innego samochodu. Nie mogą ich znaleźć. Długo będziemy tak stać? Długo tak będziemy stać. Musicie zadawać tyle pytań? Wreszcie zaczęło się coś dziać. Niemcy sprawdzali listy, czytali nazwiska. Rozdzielono Polaków od Ukraińców. Ci mówili nam: będziecie wywiezieni do Bełżca. Na myło, powtarzali, na myło. Później z tłumu wysiedlanych wyciągnęli starego Niedzielskiego, miejscowego włóczęgę. Trochę, no wiecie, bez piątej klepki. Musiał się wydać zabawny. Włosy i broda sięgały mu do pasa. Nosił płócienne łachy przewiązane sznurem. Buty miał ze słomy. Nie możesz tego pamiętać. Ty też nie. Ustawili go do fotografii. Takie zdjęcia były widocznie potrzebne. Miały przedstawiać polską kulturę i tłumaczyć niemieckie posłannictwo. Po wielu godzinach upchnęli nas do samochodów ciężarowych i zawieźli do Lubaczowa. Tam załadowali do wagonów bydlęcych. Całą noc jechaliśmy do Lublina. Za nami pozostał zapach skoszonego siana, echo dziecięcych zabaw. Podobno z samego Tarnogrodu wywieziono 120 ciężarówek z jego mieszkańcami. W Majdanku zabrakło dla nas miejsca. Skierowali nas do zwierzyńca. A po przyjeździe wyładowali z wagonów. Każdy się bał. Na wysokości naszych oczu. Ja miałem 3 lata. Ja 5. Ja 7. A ja 9. A ja 9. Były te wściekłe oczy psie. Pamiętam olbrzymie piski i ostre szczerzące się kły. Dzieci co chwilę pytały: po co tym panom te groźne psy? Może boją się niedźwiedzi i wilków, odpowiadałam. No co miałaś powiedzieć? Psy w obozach muszą być tresowane na wściekłe bestie, jak afrykańskie psy gończe. Mają być tak wyszkolone, żeby rozszarpały każdego, z wyjątkiem strażnika. Trzeba je zamykać i wypuszczać tylko po zmroku, kiedy obóz śpi. Pod eskortą
prowadzili nas do miejsca przeznaczenia. Obozu w zwierzyńcu. Każdy się bał. Początkowo był to magazyn organizacji TOD, zajmującej się budową obiektów wojskowych. Później przekształcony w obóz dla jeńców francuskich. Jego przeznaczenie zmieniło się w 1943, kiedy do zwierzyńca przybył komendant SS Reinhold Hahn, by urządzić obóz przejściowy dla aresztowanych w wyniku pacyfikacji. Obóz miał pomieścić 400 jeńców. Przebywało tam jednak od 3 do 4 tysięcy więźniów. Na początku umieścili nas w jednym baraku. Panował tam straszny ścisk. Nie można było ustać na nogach. Nie mieliśmy czym oddychać. Ludzie zaczęli się modlić. Każdy się bał. Potem rozlokowali nas w innych barakach. Dla każdej rodziny przeznaczona była jedna prycza. Nie było na niej nic, nawet słomy, tylko gołe deski. Na szczęście mama zabrała z domu kożuch. Mimo pory roku, a było lato, ciągle marzłem. W nocy nie można było nigdzie wychodzić. Nawet za potrzebą. Gdyby ktoś opuścił barak, zostałby zastrzelony. Na szczęście mama zabrała z domu garnek. Rano można było wyjść i wylać jego zawartość do latryny. Były to dwa podłużne wykopane doły, a na nich położone ścięte, ociosane sosny, które stanowiły prowizoryczne oparcia. Każdy się bał. Pamiętam, jak do dołu wpadła mała dziewczynka, która została natychmiast wyciągnięta przez więźniów obozu. Podobno wiele dzieci utonęło w tych dołach. Rano i wieczorem dostawaliśmy czarną kawę i kawałeczek chleba. A na obiad zupę z nieobranej brokwi. Na szczęście mama zabrała z domu garnek. To był ten sam garnek. Byliśmy bardzo głodni. Staś cały czas prosił o kawałek chleba. Pamiętasz? Mówiłeś: mamo, daj kulkę chleba. Wiem, opowiadaliście mi o tym. Daj kulkę chleba. Pozostali chłopcy o nic nie prosili. Wiedzieliśmy, że mama nic nam nie da. Bo nie ma. Głód był wielki. W naszym baraku wielu ludzi umarło z głodu. Obok nas na pryczy leżał mężczyzna. Widzieliśmy, jak jadł spleśniałe pieczywo. Aż się kurzyło z tego chleba. Wkrótce zmarł. Byliśmy przy jego śmierci. Pamiętam. Nieopodal znajdował się mężczyzna bez ręki z piękną córeczką, która zachorowała na czerwonkę. Chyba na czerwonkę, nie byliśmy pewni. Dostała silnej gorączki i zmarła po cichutku w naszej obecności. Pamiętam rozpacz tego człowieka. Ja też. I ja. My Niemcy, musimy przewyższać liczebnie naszych sąsiadów. My Niemcy, trzeba zniszczyć 1/3 ludności przyległych terytoriów. Systematyczne niedożywianie daje lepszy wynik niż karabiny maszynowe. Takie wyniszczenie działa efektywnie, szczególnie wśród młodzieży. Po naszym przyjeździe zobaczyłam ją. Była jak zjawa z innego świata. Nieprawda, ja byłem pierwszy. Mówiono o niej anioł dobroci. Przywiozła do obozu pożywną zupę, którą wydawano kilkakrotnie w ciągu dnia. I mleko w butelkach ze smoczkami dla najmłodszych dzieci. Podobno sama miała dwie córeczki. Jak tylko się pojawiała, podchodziliśmy jak najbliżej. Zawsze miała dla nas coś słodkiego. Cukierki albo ciastka. Pamiętam, któregoś dnia przed bramą
Zaczepił ją wartownik. Coś mu odpowiedziała, a on uderzył ją kolbą. Przewróciła się. Ale zaraz podniosła, a on wpuścił ją na teren obozu. To była prawdziwa hrabina. Róża Zamojska. Była przewodniczącą delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Zwierzyńcu. A jej mąż, Jan Zamojski, przewodniczącym powiatowej delegatury w Biłgoraju. To była pomoc doraźna. Nie mogłam wpłynąć na sytuację zdrowotną w obozie. Jej stan był zatrważający. Faktycznie katastrofalny. Zgromadzenie tysięcy ludzi na małym obszarze, w haniebnych warunkach sanitarnych, przyczyniało się do powstawania epidemii. Zaczął się szerzyć tyfus brzuszny, dezenteria, szkarlatyna i odra. Codziennie rano SS-mani kazali wyrzucać ciała nieboszczyków poza obóz. Szczególne żniwo śmierć zbierała wśród dzieci, które masowo umierały z wycieńczenia i chorób. Byliśmy wstrząśnięci. Żona nalegała, żeby podjąć akcję interwencyjną u władz niemieckich. Miałem to uczynić za pośrednictwem centralnych władz Rady Głównej Opiekuńczej. Mąż pojechał do Warszawy szukać pomocy. Nic nie mogli zrobić. Wróciłem do Lublina. Tam czekał na mnie list od Ruzi, mojej żony. Sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę. Zgonów coraz więcej. Pisałam: zaklinam cię, uczyń wszystko, by ratować te biedne dzieci, nawet kosztem własnego bezpieczeństwa. Po kilkunastu dniach obóz obiegło ponownie. To słowo niosło się z ust do ust, z baraku do baraku. Powtarzane po wielekroć. Wysiedlenie. 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 Wyprowadzili nas z obozu. Pamiętacie w drodze na stację kolejową ta kobieta? Ta, co chodziła po placu i powtarzała w kółko: ergo. 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 Jakby zapomniała całej reszty. Podobno była nauczycielką. Wtedy w drodze na stację wybiegła z szeregu. A zaraz potem usłyszeliśmy strzał. Obejrzałem się. Leżała martwa na drodze. Padły kolejne strzały. I kolejne. Nie liczyłem jak wiele. Przewieźli nas do Zamościa. A tam oddzielili od rodziców. Byliśmy przesłuchiwani przez wiele godzin. My zostaliśmy sami. W baraku, w którym były inne dzieci, takie jak my. Po zakończonym przesłuchaniu ojca zabrali i wywieźli na roboty do Niemiec. Nawet nie mogłem się pożegnać z rodziną. Nas skierowali z powrotem do Zwierzyńca. W czasie akcji należy zatrzymać mężczyzn, kobiety i dzieci podejrzane o związek z bandami i przesłać transportami do obozów w Oświęcimiu i Lublinie, do obozów w Oświęcimiu i Lublinie, do obozów, w obozach dokonać przeglądu pod względem rasowym i politycznym. Bezwartościowa młodzież płci męskiej i żeńskiej ma być przekazana zakładom gospodarczym obozów koncentracyjnych.